Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Duch i dzisiaj otwieramy nagrody za ligę weekendową. Już dawno nie otwierałem za ligę weekendową, po prostu brak czasu i tak dalej, już nie wspomnę znów o problemach z netem, ale to nic. Mamy do trafienia, nie, źle mówię, jest możliwość trafienia Totsów Ultimate, które widzicie na swoich ekranach. Bruno, idę po ciebie. Ale tak na serio, fajnie by było coś trafić, fajnie mieć wybór z takich, z tych totsów. Będziemy, i właśnie, jest jeszcze dodane. Pokaże mi. Team of the Season, to jest chyba Group Stage Cannabola. Tak, fazy grupowej. I ocenowo wygląda to fajnie. Nie wiem, jak te karty wyglądają. Ale pewnie się przekonamy, także bym powiedział, ja wam życzę smacznego po południu, ale ja też niedawno wstałem po pracy, więc kawka i ruszamy z tematem. Na początku przejdziemy sobie do Division Rivals. Dość długo utrzymywałem pierwszą rangę, ale to chyba się jednak nie utrzymało. Weźmy niewymienne. Od razu sobie otworzymy. Utrzymaliśmy! Duchu, nie popisuj się. No i fajnie. Tak jak mówiłem, dawno już nie grałem ligi weekendowej przez brak czasu, więc otworzymy sobie najpierw paczki za Division Rivals. Oprócz tej oczywiście piłkarz Team of the Season 88 plus to na końcu. Także lecimy. Ja wam otworzę pierwszą i później jeśli coś któryś będzie. Jakaś chrypka. Na dzień dobry mamy Brazil, SPO, FC Barcelona, Coutinho, 83. Taki zjazd. Był dla mnie genialny. Ale cóż. Dobra, nowi piłkarze wlatują do klubu. A teraz się widzimy, jak coś będzie. A otwórzmy sobie tą ostatnią megapakę. W tych megapakach to i tak chyba nic bardzo już nie leci. Ale otwórzmy sobie. I na moje słowa wlatuje Inform. Demir Handanowicz. Walkout. 88. Wywołałem go. Dawaj Zemir, tak jest. Dobrze, dobrze. Na pewno wysokie overale się przydadzą. Może rzucą. Dwa walkouty w paczce. Nieźle. Mega paczko. Jak ty mi teraz zaimponowałaś. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Mówię, że właśnie wysokie overale mogą się przydać, bo no mam nadzieję, że wrzucą gwarancję tego Ultimate. Więc może coś z tego będzie. Cóż tym razem? Artur. Tak jest, 84. Dobrze, dobrze, wszystkie. Wszystkie wysokie overale przyjmujemy jak najbardziej. Jeszcze 83. A ciebie to pewnie nie mam za co zamienić. No trudno. Odzyskamy, jak będzie nam potrzeba. I ostatnia paczka z The Division Rivals. Można być naprawdę zadowolonym. Walkouty były. I ostatnia. Czy nam coś da? Jest walkout. I to jest zawodnik meczu. Brazylia. PS. Braga. Już cię gościu raz trafiliśmy. Lucas Piazon. Kurczę, jak go wtedy nie przepaliłem. No nic. Rzucimy go na Quixel i odzyskamy go później. Tak jest. Dobrze, odzyskamy go sobie później. A co tam się zapodziało? I będzie gitara. Powiem wam, że za Division Rivals bardzo fajnie. To teraz przechodzimy do dania głównego. Mistrzostwa FUT. Odbieramy. Liga weekendowa. Gold 3 wbity. Trzeba dziabnąć kawki. Ale dobra. Te nagrody takie. I zobaczmy. Dwa player piki. I kilka paczek.
Czy będzie boom? Nagrywa się, więc możemy startować. Czy będzie boom? Przekonajmy się. Pierwszy player pick. Towar nie. I powiem wam, że to będzie dobry wybór. O ile Janusz ma bardzo wysoką ocenę, Oblak, to nie wsadziłbym go do składu. No, nie wsadziłbym go. Ale Taverniera szybciej połączę. Więc wybieramy Taverniera. Mniejsza ocena, ale to będzie naprawdę fajny obrońca. Trzeba być zadowolonym. Trzeba iść za ciosem. Kawa pomogła, kawa w rękę. Ruszamy! Napastnik! Janusz Oblak. Teraz to wam powiem, nie sypnęło. Oj, nie sypnęło. Ale dzik. Przyspieszenie 99, szybkość biegu 96, zwinność 97. Ale bierzemy Janka Oblaka. Powiem wam, jak za Golda 3, to jestem mega zadowolony. Janusz, który i tak pewnie nie będzie łapał u mnie, ale ma bardzo wysoką ocenę ogólną. I Tavernier, który na pewno wleci do mnie do składu. Bo ta karta jest naprawdę, naprawdę wygląda świetnie ta karta. No dobrze. Trzy paczuszki. Jeszcze jedna mega paczka. A cieś mi się tak nie zauważyło jej. Zobaczmy. Nic dwa razy się nie zdarza, więc teraz może być walkout. Jest walkout. Zwykły walkout, który bardzo mnie cieszy. Niemcy. SP. A któż to? Toni Kroos 88. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Wysoko overallowe karty mi się na pewno przydadzą. Może wrzucą coś fajnego. Za niedługo pewnie jakiś letnie eventy powrzucę, jak w tamtym roku. Właśnie, w tamtym roku te karty były piękne, po prostu były piękne. Mam nadzieję, że w tym roku też dopiszę im fantazja, bo naprawdę piękne były te karty. I co? Dwie paczki do końca. Paczka rzadkich zawodników. Czy pójdziemy za ciosem i będzie walkout? Zobaczmy. No nie ma walkoutu, ale są ekrany. Wania, bramkarz, Strokosa, 83. Dobrze, bo teraz zjechaliśmy niżej, żeby teraz wejść na ten najwyższy pułap i zgarnąć, ojojoj, nie tu, i zgarnąć jakiegoś bardzo dobrego napastnika. Piłkarz, Team of the Season, 88+. Zobaczmy, ostatnio z tego poleciał Harris. Czy teraz będzie coś równie potężnego? Zobaczmy. Anglia. SP. Chelsea. Ty, to jest Mount. To jest Mount. To jest bardzo... Nexion, pozdrawiam. Pięknie. Mason Mount, 92. Statystyki kozak. Powiem wam, że to jest całkiem fajna karta. Ile ty, kolego, coś warty? 300 tysięcy. Oj, będą przebudowy w moim składzie. Bardzo fajna karta. Ty bym mógł spokojnie na ataku grać. Poniesiony euforią Masona Mounta z świetnymi player pickami, z których jestem mega zadowolony. Naprawdę masą walkoutów, który się nie spodziewałem. Zrobiłem sobie Team of the Season 90+. Tych najważniejszych lig, także mam nadzieję, że moja euforia będzie trwała nadal. Mam nadzieję, że wam też szczęście dopisało w player pickach i w nagrodach, no bo ja jestem mega zadowolony. A teraz już przejdźmy i zobaczmy ostatnią kartę na dzisiaj, co ciekawego uda nam się trafić i zobaczmy, czy będzie jakiś boom. Portugalia, Eixo, Lille, José Fonte. Przez chwilę, nawet nie, no, mi to nie przeleciało przez głowę, że to może być Ronaldo. José Fonte na przepałkę będzie, no bo nie oszukujmy się, no jest za wolny na środek obrony. Jako Portugalczyk ciężko byłoby mi go tam stawić. No szkoda.
Jest 100 tysięcy wartej. Zorze, język złamie. Świeżo upieczony mistrz Francji. Tego mistrza Francji chyba Bambę bym wolał, wiadomo, nie? Ale Benka bym chciał. Chciałbym sobie zagrać tym nowym Benkiem. No, ale może następnym razem się uda. Ja wam za ten odcinek dziękuję. Jestem mega zadowolony. Mam nadzieję, że wam też trafy dopisały. Życzę powodzenia. Pochwalcie się nimi. I do następnego. Cześć!